Szanowni Państwo, bardzo chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Tak jak jechałem do Państwa, to przypomniało mi się, że w sumie to jest pierwszy raz, kiedy jestem na tego typu wydarzeniu od czasu zakończenia kampanii wyborczej, tej kampanii, która przyniosła zwycięstwo Koalicji Partii Demokratycznych, Koalicji 15 października. I tak jak tutaj przed chwilą były przedstawiane osoby, które po raz pierwszy będą startowały w wyborach, to chciałbym Państwu szczególnie życzyć powodzenia, bo wiem, jak to jest być debiutantem. Też byłem debiutantem te kilka miesięcy temu i w życiu bym nie przypuszczał, że ta rzeczywistość nasza będzie wyglądała w ten sposób, że będziemy teraz odpowiedzialni za odbudowywanie Polski demokratycznej, Polski praworządnej, Polski przestrzegającej wartości konstytucyjne, wartości europejskie. To jest dla mnie jeden z największych zaszczytów, że mogę wraz z panią minister Marzeną Okłon-Drewnowicz oraz panem ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem wchodzić w skład rządu Rzeczypospolitej i wspólnie możemy dbać o to, jak Polska będzie wyglądała, jak teraz wygląda, jak będzie wyglądała w przyszłości, ale także w jaki sposób rozliczymy te wszystkie nadużycia, które miały miejsce w ostatnich latach. Natomiast, drodzy Państwo, dla mnie wizyta u Państwa jest także szczególna, ponieważ moje korzenie rodzinne sięgają województwa świętokrzyskiego. Moja mama urodziła się w miejscowości Nida, nad rzeką Nida. Chodziła do szkoły, właśnie, chodziła do szkoły w Brzezinach, na cmentarzu w Brzezinach są też pochowani moi przodkowie. Także tutaj zawsze jak przyjeżdżam, to gdzieś tak staram się myśleć bardzo pozytywnie, skąd jestem i co też jestem winny naszemu społeczeństwu, naszemu państwu. I drodzy Państwo, to co nie tylko ja jestem winny, ale wszyscy jesteśmy winni, to to, aby naprawić Polskę, aby rozliczyć nadużycia, aby doprowadzić do tego, że mamy jako obywatele zaufanie do państwa, zaufanie zarówno do wspólnoty samorządowej, jak i zaufanie do sądów i prokuratury. To jest duże zadanie, ponieważ mierzymy się z 8 latami erozji standardów praworządności, z takimi nadużyciami, jak chociażby, o których mówił też pan poseł, te słynne uchwały anty-LGBT, z którymi starałem się walczyć jako rzecznik praw obywatelskich, ale no, które kładły się takim wielkim cieniem na to, jak wygląda nasza wspólnota. Natomiast, drodzy Państwo, to co dla nas w rządzie jest najważniejsze, to to, aby nie tracić czasu. I w zasadzie od 13 grudnia, każdego dnia, walczymy o to, aby naprawiać nasze państwo. To jest nie tylko praca legislacyjna, to są także różne kwestie związane czy to z obsadą sądów, czy związane z odzyskaniem normalnego znaczenia prokuratury, która powinna zajmować się ściganiem przestępstw oraz stać na straży praworządności, a nie upokarzaniem przyzwoitych obywateli. To są otwarte konkursy na różne stanowiska. Niedawno zakończył się konkurs na prokuratora krajowego, teraz toczy się konkurs na prokuratora europejskiego. Wczoraj został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ale także, drodzy Państwo, to odzyskiwanie takiej przyzwoitości, zaufania poprzez różne procedury, to jest także kwestia odzyskania zaufania na szczeblu międzynarodowym. Zaufania partnerów w Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych. I dla mnie na swój sposób to jest z jednej strony radosne, że ja mogę powiedzieć tak, że w Polsce doszła do władzy Koalicja Partii Demokratycznej i że w Polsce będziemy trzymali się standardów. Wczoraj o tym mówiłem na posiedzeniu Komisji Weneckiej. 2 dni temu miałem spotkanie z Werą Jurową, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, ale też widzę w oczach osób i w kraju i za granicą, jak wielka jest nadzieja, że Polska sobie z tym poradzi, że my damy radę, że my nie popsujemy tego wielkiego wysiłku, tego wielkiego zaufania, którym nas obdarzyli obywatele 15 października. I myślę, że
Drodzy Państwo, to do Państwa także należy pociągnięcie tego, co zostało zrobione 15 października. Ten właśnie drugi krok, o którym mówił pan poseł. Do Państwa należy to pokazanie, że my faktycznie myślimy o normalnej, praworządnej, przyzwoitej, demokratycznej Polsce i że to nie jest tylko i wyłącznie twarz tych osób, które zasiadają w parlamencie, ale to jest także twarz samorządowa. Ta twarz, która najlepiej będzie potrafiła dbać o interesy mieszkańców, o przejrzystość w życiu publicznym, o należyte dysponowanie środkami publicznymi, o prowadzenie rzetelnych konsultacji, wysłuchań publicznych, ciągły dialog z obywatelami. To jest twarz tej wspólnoty, która właśnie będzie odpowiedzialna za obywateli na tym najniższym szczeblu osiedli, gmin, czy także powiatów oraz województw. I bardzo chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyście Państwo jeszcze w ciągu tych najbliższych dni kampanii mówili o tym, że te wybory są po to, aby przywrócić znaczenie pojęcia obywatel. Że wy jako reprezentanci obywateli jesteście odpowiedzialni za ich upodmiotowienie, za to, że każdy z nich ma prawdziwy, należyty głos we wspólnocie demokratycznej. Bardzo Państwa o to proszę. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że to, co do tej pory nam się udało zrobić, to jest odzyskanie tego zaufania na takim poziomie, że Komisja Europejska powiedziała nam: tak, Fundusz Spójności, Fundusz Odbudowy jest odblokowany dla Polski. I nie muszę Państwa przekonywać. Nie muszę Państwa przekonywać, jak ważne to jest dla województwa świętokrzyskiego, ile inwestycji, ile różnych projektów zależy od tego, żeby z tych środków jak najlepiej skorzystać. Ale to, co nas powinno charakteryzować, to to, że my nie zmarnujemy ani złotówki. Że każda złotówka zostanie wydana zgodnie z procedurami, należycie, nie będzie przeznaczana na jakieś dziwne cele, bliżej niesprecyzowane, partyjne, tylko że po prostu będziemy charakteryzowali się tym, że jeżeli nam ufa Europa, jeżeli nam ufają obywatele w takim sensie, że powierzają nam mandat wyborczy, to my tego zaufania nie zawiedziemy. O to chciałbym Państwa bardzo serdecznie prosić i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.